46. odcinku Trójkolorowej Połowy. Witamy Was. Szelu. Kosa. I Błażej. Witamy Was na gorąco po meczu z Rakowem Częstochowa, przegranym przez Gieksę 0-3. 3-0. 3-0, tak. Takie chichy śmiechy na konferencji były, no ale nam nie jest do śmiechu, bo mecz z liderem przegrany, no, może, no, chciałoby się powiedzieć dość wyraźnie, ale to raz, że było wyraźna wygrana Rakowa, ale jeszcze nie tak przekonująca jak na przykład Lubin, T5-0, który też szedł na awans, ale jednak Gieksa nie miała w tym meczu kompletnie nic do powiedzenia. No bezdyskusyjna wygrana Rakowa, no to nie ma co mówić. No, można było powiedzieć, że od początku meczu Gieksa się spina i próbuje coś tam wywalczyć, a Raków praktycznie gra bardzo spokojnie i pewnie i no nie wysila się za bardzo. Ja tak nawiązując do trenera Dudka, który porównał ten mecz z PSG Manchester United, to mi się tak kojarzy też oczywiście, zachowując odpowiednie proporcje, jak Real z Barceloną, czyli Real bardzo się spinał, żeby cokolwiek zrobić, a Barcelona grała spokojnie. No to tak i wygrała pewnie. No to tak właśnie tutaj Raków trochę był jak taka. Ale wiesz, gdybyśmy chociaż stworzyli sobie jakiekolwiek sytuacje, jakie miał w tamtym meczu Real, to i tak byłoby dobrze, bo to już analizowaliśmy tutaj przed tym spotkaniem, że trzy najgroźniejsze sytuacje Gieksy do strzelenia bramki to były po strzałach praktycznie samobójczych zawodników Rakowa. A dopiero czwartą sytuacją była ta bardzo dobrze wypracowana przez Śpiączkę akcja, którą trener Dudek nazwał stuprocentową. Ona nie była co prawda stuprocentowa, rzeczywiście była dobrze wypracowana, no ale to było zdecydowanie za mało. Ja jeszcze dodam od siebie, że uważam, że można było się spodziewać, że dzisiaj przegramy. Każdy mógł to kalkulować, można to było uwzględniać i tak dalej, ale wydaje mi się, że to, co jakie my dzisiaj tutaj będziemy opinie wydawać i jakie kibice mają nastroje, no to przecież to się wszystko kumuluje, tak? To ta dzisiejsza złość, ten dzisiejszy smutek, ta beznadzieja, to według mnie no, głównie się stała w tych Suwałkach. Bo jakbyśmy w Suwałkach wygrali, dziś nawet w takim stylu przegrali, to byśmy i tak jeszcze cały czas, po pierwsze mieli 3 punkty więcej, po drugie Wigry by miały 3 punkty mniej, a cały czas byśmy wierzyli, a teraz no, to już jest takie trochę, się za dużo tej matematyki robi. No, nawiązując jeszcze do tego meczu Barcelona-Real, no to brakło, żeby ktoś powiedział, że zagraliśmy mecz kompletny, a przegrywamy trzy bramki z niczego. No bo ten mecz taki był, nie było widać takiej dominacji Rakowa od początku, że oni prom do przodu, żeby strzelić tą pierwszą, drugą bramkę, tylko tak, żeśmy sobie siedzieli na trybunach i no, ja powiedziałem tobie, Szelu, że brakuje tylko tego, żeby padł gol z dupy, ty powiedziałeś, że brakuje gola z ustałego fragmentu gry, no i 2 minuty i to się stało, jednocześnie można powiedzieć. Ale znowu mówimy o tym, że tak, że na przykład Raków nie zaczął od początku jakoś tak, wiesz, super i tak dalej, że nie wyglądało to tak jakoś świetnie w ich wykonaniu. To samo tam na przykład można było powiedzieć o tych Wigrach, że nie zaczęły jakoś dobrze. A ja się cały czas będę upierać, że to po prostu te zespoły czekają. I to, ja myślę, że dzisiaj Papszun miał taki pomysł, że poczekajmy, zobaczmy, co ta Gieksa tam pokaże. No trochę się tam Gieksa wyszumiała. Jeszcze tak naprawdę jeszcze mniej się wyszumieliśmy niż w tych Suwałkach. Tym bardziej, jak się ogląda ten skut, no to nawet wam powiem, że będąc nastawieni, wydawało mi się, że aż tak mizernie było w naszym wykonaniu z sytuacjami, jak to dopiero widać po skucie. Może coś w tym jest, w tym co mówisz, że te drużyny czekają i wydaje mi się, że z każdym meczem coraz bardziej będą czekać, również w kontekście tego, co mówi trener Dudek, że presja, no bo co ma taki trener rywali powiedzieć, no skoro u nich jest presja, to poczekajmy, co zrobią, a że robią niewiele, no to poczekajmy i wypunktujmy ich. No i to się, można powiedzieć, że ten scenariusz może nie tak jeden do jednego powtórzył, ale mocno się powtórzył, jeśli chodzi o takie właśnie minuty, to może być nawet w Wigrach chyba trochę wcześniej straciliśmy tą bramkę, ale ten sam scenariusz, jeśli chodzi o to, że my próbujemy, mamy tam jakąś sytuację, tak jak Śpiączka, tak wtedy błąd, a potem taka seria stałych fragmentów gry, z których jeden rywal
wykorzystuje, więc to jest ale też. Ale też pamiętajmy o tym, że gdyby taką sytuację mieli rywale i nie wykorzystali, to byśmy o nich w ogóle nie pamiętali, bo te sytuacje to są jakieś takie kompletnie pojedyncze i ich się w ogóle nie rozpatruje, a my po prostu w tych naszych nadziejach chcemy się uchwycić, nie wiem, tak jak niektórzy widzą, że sędzia tam niesłusznie wyrzucił Jędrycha i niektórzy będą, a to przez sędziego, a to przez kogoś, a to nie wiem, tam Dudek wymyśli jakąś presję. Nie, no, przegrywamy tylko i wyłącznie przez siebie, bo jesteśmy żenujący. No tak. Tak, ale to wiesz, to i sam Dudek takie rzeczy mówi, bo i Dudek mówi o tym, że ta druga żółta kartka Jędrycha praktycznie zamknęła mecz i to Dudek nazywa tę sytuację śpiączki stuprocentową, mimo że ona tak naprawdę była taka 30%, bo z takiej pozycji, mając jeszcze obrońcę obok siebie, no to rzadko padają bramki, a może i te 30% jest za dużo, nie? A natomiast z tym wyczekiwaniem, no to jest tak, że praktycznie Gieksa daje się faktycznie złapać na to, że coś tam zaczyna od początku walczyć, a rywal po 15, 20, 25 minutach przejmuje inicjatywę i kiedyś to zabrzęczka na wiosnę to było tak, że my graliśmy niby swoje gdzieś do 80 minuty i w 80 minucie takie podbeski, gdzie nam strzelało dwie bramki i Miedź Legnica nam strzelała dwie bramki. I nie można powiedzieć, że to Raków grał słabo na początku meczu, a my nieźle. Raków grał po prostu swoje, tylko że to swoje polegało na tym, że oni czekali spokojnie. I niestety na tym też polega ta różnica między tymi drużynami. No, problem się zaczyna właśnie tak jak wspomniałeś, jeśli Dudek rzeczywiście wierzy w to, co mówi na tych konferencjach. A mam wrażenie, że o ile przy Brzęczku czy przy innych trenerach można było myśleć, że to jest takie gadanie tylko do konferencji, gdzieś tam chronienie piłkarzy i tak dalej, tak przy Dudku to mam wrażenie, że on po prostu to, co mówi, to tak mówi szczerze i rzeczywiście tak o tym myśli. No. Ja też pamiętajmy, że trenerzy, którzy oglądają ten mecz, to oglądają go zazwyczaj w emocjach i może jak sobie obejrzy, no bo pewnie przejmę taką nadzieję i głęboko w to wierzę, że jest jakaś analiza każdego meczu i trener go ogląda w całości, mam nadzieję, że nawet kilka razy. Choć co do Dudka nie jestem pewny, że tak robi, ale jak go obejrzy, no to myślę, że też przyzna rację, że to tak naprawdę tylko spotkania nie można było wygrać. Można było je może zremisować. Tak, tak, chociaż to bardziej co mówisz, że Dudek w to po prostu święcie wierzy w to, co mówi, no to już by było trochę takie zakrzywienie rzeczywistości, szczerze mówiąc. Bo Dudek ma tę tendencję, ja mówię, ja tak miałem taką nadzieję i takie wrażenie, że faktycznie on się ogarnął po tym przyjściu do Gieksy. Ale nie tylko on, bo inni trenerzy też, ale Dudka przypadłość również jest taka, że on gada po prostu takie farmazony jak piłkarze. No ale ja właśnie się boję, że on po prostu w to, co gada, to wierzy. Ale to jest, tak wiesz, jak to mówiłem, jest prosta droga do klęski, bo no tak, tak samo jak jakiś tam puchacz ci powie po meczu z Wigrami i Suwałki, że no 3 punkty z Rakowem, 3 punkty, trzeba wygrać i tak dalej. No to jest taki farmazon, a później nie dość, że my przegrywamy 0-3, to taki puchacz, który jest autorem tych słów, nie robi nic, żeby ten mecz wygrać. To znaczy, po prostu gra bardzo słabo. Albo po dzisiejszym spotkaniu Baran powiedział, że przecież chyba wszyscy nie będą nas lać. No a zanosi się niestety na to, że wszyscy nas będą lali. No na razie przesłanki ku temu poprzegaliśmy i z najlepszym, i z jednym z najsłabszych zespołów. I tak sobie wygenerowałem jeszcze dla pewności tabelę za ten rok. No i oczywiście jesteśmy na miejscu ostatnim, bo nawet Garbarnia ma też 5 bramek, że tak powiem, na minusie, ale strzeliła jedną. No a my nie strzeliliśmy niestety żadnej. No i tam no bardzo źle to wygląda. Tak? No problem jest taki, że w tym meczu, tak jak powiedzieliśmy o tych sytuacjach stworzonych przez nas, czyli w zasadzie w większości stworzonych przez Raków Częstochowa, no to umówmy się, nie mieliśmy tak naprawdę jakiejś klarownej sytuacji, znaczy wypracowanej klarownej sytuacji nie mieliśmy. Natomiast najbliżej no to było ta, kiedy też Petraszek strzelił samobójczym strzałem w poprzeczkę. No ale to jest po prostu takie minimum, że no, statystycznie mając tyle okazji na mecz, pół okazji, ćwierć okazji, no to nie będziemy tych bramek strzelać. I statystyka pokazuje nam to, że niestety zdobyliśmy 0. No dodajmy do tego w ogóle jeszcze te 90 minut z Wigrami, no bo tam też jedna powiedzmy, była. Że no, nawet gdybyśmy podpięli pod to, że ona była jakaś wypracowana, no to też jest malutko, to jest jedna sprawa, a druga no dziwi to również w kontekście tego,
co tam w wywiadach mówili piłkarze, że Zapaszelewicza bardziej skupiali się na defensywie, a teraz ma być ofensywnie i mają dużo lepiej grać do przodu i to ma przynieść powodzenie. No jak na razie to nic się nie sprawdza w tym, co trener Dudek planowała, już kompletnie można się uśmiechnąć tylko pod nosem w wywiadzie Lisowskiego, że drużyna jest mental zbudowany, bo za chwilę, znaczy za chwilę, no ja myślę, że się wydaje, że już się będzie za nim ciągnąć do końca no tak, życia. No. Bo to tak jak się za Sławkiem Dudą ciągnęło słynne, że zostaje czasem po treningu i oddaje 5 strzałów z rzutu wolnego i się wszyscy nabijali, ta, że, no to się że oddaje te 5 rzutów, to tak się wszyscy będą nabijać z tego mentalu od Lisowskiego. Bo nie wyglądali dzisiaj piłkarze tam podchodzący pod ten blaszek, jakby mieli jakikolwiek mental. Tym bardziej nie wygląda na takiego zawodnika Lisowski. No to jest zawodnik, który po prostu w każdym meczu prowokuje jakieś błędy i czy to przez swoją słabą grę, czy po prostu przez to, że on ogólnie jest słaby, a nie że słaby w danym meczu, co jeszcze można było mieć nadzieję na jesień, że może gdzieś mu się tam przytrafiało to, ale to widzimy w każdym meczu, że on prowokuje błędy. Mało karnego nie zrobił w tych pierwszej sytuacji. Minucie. Tak, no tam naprawdę brakło, nie wiem, metra, żeby to gdzieś było styczne z linią. No I tak. To, co Błażej ci mówiłem w tej pierwszej minucie, bo można by było powiedzieć, że gdyby to było w polu karnym, to Lisowski by się tak powstrzymał i nie sfaulował. No, zrobiłby ten ruch. A ja znając poczynania Lisowskiego, to gdyby to było, to był przypadek, że to było przed 16. Jakby to było ja przed 16, myślę, że on by wpadł w niego, byłby tak karny. Samo. No, a jeszcze chodzi. Pamiętajmy o tym, że chyba przy tej pierwszej bramce, co padła po stałym fragmencie gry, to też faulował Lisowski. Tak, ale to on wracając... też ma trochę nie fakt. Znaczy jedni by mogli powiedzieć, że nie fakt, że akurat po jego faulach się coś dzieje, ale z drugiej strony pewnie to nie jest nie fakt, tylko po prostu statystyka robi ich tak dużo, że w końcu się coś z tego straci. No. Inna sprawa, że my też możemy się produkować w tym podcaście. Dariusz Dudek, trener nas słucha, uczulamy na stare fragmenty gry i co? I nic, no. Bo sam wiesz, jak jest powiedzenie... No może nie słuchał tego odcinka. No może, ale no to słuchaj, no to patrz. Ani nie trenuje zespołu, ani nie słucha podcastu, no to co on robi? No na mecze do Liverpoolu? Ja ci odpowiem, co robi trener Dudek. No ogląda Paris Saint-Germain z Manchester United. Bo nawiązuje o tym na konferencji. 70-30 posiadania. Tak, no widzisz, no, ja tam dokładnie... To jest kompletne przeciwieństwo, bo trener Paszulewicz mówił, że nie ma czasu oglądać meczów, bo musi wymyślać taktykę, bo musi pracować nad Gerson. To są kompletnie inni dwaj trenerzy. Efekt, no można powiedzieć, że jest taki sam, ale no Dudek jest dwa razy gorszy, no, nawet ale ponad dwa Francję razy gorszy. Francję wytypował jako mistrza świata Paszulewicz, bo oglądał akurat mecz z Francji z Włochami wtedy, to już było po sezonie. A myślicie, że trener Paszulewicz gdzieś sobie tam siedzi przy kominku w swoim domu i tak sobie patrząc na Gieksę myśli, że może nie jestem tak słaby? Ale ja nie uważam, żeby trener Paszulewicz uważał, że jest jakiś słaby. Ja myślę, że trener Paszulewicz ma wiele, że on ma takie przemyślenia bardziej, że może rzeczywiście nie wiem, albo nie zmieni swojego charakteru i się nad takimi rzeczami zastanawia, ale to, że tak słabo idzie Dudkowi, to jest jakaś tam dla niego furtka, że no może tak, ktoś mu kiedyś dokładnie da szansę to może znowu być w pierwszej lidze, czy gdzieś w drugiej lidze. Jakby Dudkowi poszło świetnie, to ten Paszulewicz już byłby bardziej taki, jako taki ten najgorszy, a ja tam stale nie uważam. Ja uważam, że gdyby Paszulewicz został, ja cały czas to będę powtarzać, Paszulewicz został zwolniony albo odszedł, bo już nie pamiętam jak to było, jak Gieksa traciła jeden punkt do kreski. Dziółka zostawił Dudkowi stratę 0 punktów do kreski. Byliśmy pod kreską, ale mieliśmy tyle samo punktów, ile zespół nad kreską. No a Dariusz Dudek na chwilę obecną ma straty 6 punktów, a po jutrzejszym meczu może to być już tych punktów 7. No i to już jest, naprawdę się robi ogromna różnica i to... Ja nie wiem, co ma w sobie takiego Dudek, że wszyscy, nie wiem, się jeszcze jakoś łudzą i wierzą w niego. No myślę, że to jest przede wszystkim kwestia tego, że jednak przychodził do zespołu nie na początku sezonu, tylko w trakcie, że gdzieś wszyscy widzieli, że było źle i liczyli, że to się odbije i małe symptomy można było tego zauważyć. Tak jak żeśmy sobie rozmawiali w drodze powrotnej do naszego studia, że no, były jednak te remisy z czołówką
na koniec rundy. Ale najpierw przepierdolił te trzy najważniejsze no, no mecze. Tak, ale wiesz, ale to zawsze, wiesz jaka jest, wiesz jacy są kibice. No w 90% każdy pomyśli, że to była wina Pascelewicza. A ja myślę, że się opierają na tym, na tej jego medialności no może i tak, tak dalej. No może tak, ale wiesz, gdyby to było wziąć teraz, przyrównać, że to jest początek sezonu, no to bilans Dudka, ile tam jest? Jeden? Cztery? Na pewno jeden. Jeden, nie wiem, trzy remisy? Nie. Coś takiego, tak? Bo ŁKS, Sandecja i Bytowia. Ale to czemu uważasz, że od wtedy się zaczął nowy sezon? Nie, mówię, że gdyby przyrównać, no liczę bilans Dudka cały, nie? No. Że gdyby to był początek sezonu i on by miał taki bilans, no to już nie wiem, trzy mecze temu byśmy mówili, żeby go zwolnić, nie? A ja właśnie się zastanawiam, bo tak mi się cały czas wydaje, że Dudek ma jakiś, nie wiem, parasol ochronny i albo się nikomu już nie chce się tym wszystkim zajmować, bo przecież każdy inny trener, no właśnie no, no, Pascelewicza, który miałby takie ale wyniki. Ale Kosa, ja ci powiem dlaczego tak jest, bo rzeczywiście tak jak Błażej mówi, gdyby to było od początku sezonu, to byśmy się zastanawiali trzy mecze, ale trzeba prześledzić po kolei, jakie te mecze były, jakie były wyniki, jak Dudek przyszedł. Czyli były trzy porażki, no to jeszcze można było na Pascelewicza zrzucić. Później była nadzieja, bo był remis w Bytowie. Później było zwycięstwo z Podbeskidziem i już okazało się, że coś z tego może być. Później była klęska z Tychami. Klęska w Tychach. Którą szło wytłumaczyć, że tam za bardzo na hura i tak dalej. No tak. I dwa remisy, które gdzieś tam jakiś malutki promyczek nadziei dały. Nie? No i bardzo dobry okres przygotowawczy. No i to powoduje, że Dudek jest na tym stanowisku i jeszcze się aż tak o nim nie mówi. Nie? No słuchajcie, ale to tak samo jak rozmawialiśmy. Tym bardziej, że myślę, że też się o tym nie mówi, no bo jednak wydźwięk tego, gdyby Gieksa znowu zwolniła trenera w prasie, w mediach, w nieprzychylnych Gieksie byłby już tak mega duży, że myślę, że już samemu prezydentowi Krupie z Wisła to, kto będzie tym trenerem, byle tylko aż tak złego PR-u nie było, a on i tak będzie zły. Ja myślę, po tych że im dłużej będzie trenerem Dudek naszym trenerem, tym ten PR się będzie raczej pokarszać i na wpawa, że to już jest obecnie. Słuchajcie, jest ale taka sytuacja, że już żaden inny trener nie przyjdzie. No to nie, już no to jest... nikt nie przyjdzie przyklepać spadku. No nie, no to jest tak, to jest takie coś na takiej zasadzie, że jeszcze przyjdzie Piotrek Piekarczyk, no. Żeby Henning. No tak, żeby wiesz, żeby dograć ten sezon i no, albo jest jeszcze cokolwiek opcja, myśleć. Że po prostu wchodzi Dudek, zostaje tam, ale Ziółka znowu nie ma chyba tych uprawnień. Być może to by się udało akurat przeciągnąć. Nie wiem, bo nie wiem, ja słyszałem takie opinie, nie wiem, że piłkarze są szczęśliwi, bo mają Dudka, że w końcu jest ktoś taki, kto jest, nie wiem, proludzki w przeciwieństwie do Zamordysty i Chama Pascelewicza. A to się i to też dla mnie jest najlepszym wyznacznikiem tego, że Dudek się nie nadaje. Jak piłkarze KKS-u Katowice mówią, że jakiś trener jest dobry, to po prostu oznacza, że tego trenera trzeba zwolnić i nigdy więcej nie wpuścić na bok. No nasi piłkarze, no to wiadomo, że od zawsze są generalnie rozwydrzeni i tak naprawdę oni nie lubią ani Zamordysty, ani kumpla, nie? No i to takie rzeczy to mogą się, jak już jesteśmy przy tych porównaniach, sprawdzać w Manchester United, nie? Gdzie był Zamordysta Mourinho, przyszedł ten Ole Gunnar Solskjaer, z którym oni mają bardzo dobry kontakt, tylko że tam to ma sens, nie? Ale słuchaj, to tak samo u nas to mogło odpalić, bo tam też przecież piłkarze, no można powiedzieć wprost, grali przeciwko trenerowi. Nam się też wydawało, że grali przeciwko Pascelewiczowi i pewnie grali, tylko tam zaskoczyli, a u nas nie umieją. Bo tam przynajmniej mają jednak cień profesjonalizmu, a u nas... Ale tam mają przede wszystkim umiejętności, a tu się okazuje, że u nas całkiem możliwe, że gali przeciwko Pascelewiczowi, zmienili go i chcieli zacząć wygrywać, tylko fajnie umieją. Dokładnie, tak no, też możliwe. Brakuje pola pomby w formie, no. Nie, bo naprawdę tak jak mówimy, się śmiejemy, że trzy najlepsze sytuacje to były trzy próby samobójcze Rakowa, to tak samo, nie wiem, pięć najgorszych spotkań w tym sezonie, no to przecież będą spotkania Dudka i to będą spotkania, gdzie Dudek tych spotkań dopiero w tej lidze nawet połowy nie rozegrał, no bo na 23 spotkania rozegrał w lidze 10. No za trzy spotkania to możesz tak powiedzieć, że pięć najgorszych spotkań to pięć ostatnich spotkań. No, tak. No, ale jeszcze wracając do tego Dudka i zawodników, czy tam chcieli zwolnić, czy nie chcieli zwolnić i tak dalej, to przede wszystkim też się rzuca w oczy, przynajmniej mi takie mam wrażenie, że tu po prostu nie ma drużyny, no, że
I lidera też. Że jest zlepek, a lidera to na pewno. Że jest zlepek takich, mam wrażenie, takich grupek, że są młodzi, są tacy, którzy są ściągani typu Śpiączka, Wawrzyniak, Dejmę, gdzieś tam na pół sezonu doświadczeni. Są tacy, którzy są, którzy by chcieli, ale są za słabi. Są tacy, którzy kiedyś liznęli tej pierwszej ligi i myślą, co to oni nie są, ale ta liga ich coraz bardziej negatywnie weryfikuje i to tak kompletnie nie ma racji bytu, że gdzieś to się nie załapało, żeby to wszystko się zgrało. No nie ma, mam wrażenie, że też mocno zaniedbano ten element. To Lisowski mentalu. Mówi o no tak, ale Lisowski mówi o tym mentalu, a tak naprawdę myślę, że... O mentalu się nie mówi, tylko mental się robi. A myślę, że to naprawdę jest poważny problem, żeby ten klub zbudować w całym klubie ten mental, bo to nie tylko chodzi o drużynę, ale ogólnie o to, jak ten klub jest zbudowany, jak jest postrzegany na zewnątrz i wewnątrz. Ale to wiesz, bo że my się tak naprawdę mierzymy w Gieksie jako kibice z tym, co jest, co najgorsze może być w piłce, a się okazuje, że co chwilę nam dochodzą nowe najgorsze rzeczy, bo teoretycznie przecież ten okres przygotowawczy z tymi wynikami to powinien ten mental zbudować. Przecież ja myślę, że nawet jeśli ktoś zakładał, że jesteśmy w stanie, nie wiem, nawet przegrać te dwa pierwsze spotkania, to nie w takim stylu, nie do zera i tracąc chyba trzy bramki po stałych fragmentach tylko i tracąc pięć ogólnie. No tylko, to jest... tylko wiesz, jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo ten mental mógł zostać zbudowany przez te sparingi, ale ja ciągle mam wrażenie, że trener Dudek pod tym względem nie wiedział, jak poważny jest to problem, że gdyby się mocno w to zagłębić, to ktoś mu powinien powiedzieć, nie podniecajmy się mentalem w tych sparingach, problem był i może być, że tu trzeba coś budować więcej pod tym względem i cały czas mam wrażenie, że to jest zaburzone w tym, w tym klubie. Powinno być tak, że takie zwycięstwa, ta ilość strzelanych bramek, ilość tych zwycięstw, mało traconych, one powinny ten mental zbudować, ale jakby był ktoś, kto potrafi właśnie tak wykorzystać to, poprowadzić. I ja myślę, że w normalnym klubie by to do tego doprowadziło, no ale to jest GKS Katowice. Poszło pewnie w stronę jakiegoś samozadowolenia, że powygrywaliśmy i nagle teraz trzeba sobie zadać pytanie, jakiej klasy byli ci wszyscy rywale, z którymi graliśmy, bo może im się wydało, że jak wygrali z jakąś drużyną, kurczę, na prędce skleconą z Uzbekistanu czy skądś tam, chociaż akurat tam jeden mecz, chyba akurat ten z Uzbekami tam przegrali, to im się wydaje, że teraz każdego pokonają. Że jak wygrali z Pniówkiem Pawłowice Śląskie czy Górnikiem Polkowice, no to też będą wszystkich golić. A tu nagle się okazuje, że kurczę, oni nie potrafią nic na tym boisku zrobić. Ja to w ogóle wygląda... Ja rzeczywiście się zgodzę, że nie wygląda, jakby to była drużyna, to wygląda, jakby byli porozrzucanymi klockami. I to tak samo się w sumie te porozrzucane klocki odnosi do mentalu, tylko ja cały czas twierdzę, że gdyby ktoś był nawet średnio kumaty, to by to był w stanie poukładać, bo ja uważam, że te, wiem, że wszyscy będą mówić, że to takie pierdolenie, ale ja uważam, że te klocki, które my mamy, które są porozrzucane, one nie są aż takie, żeby spaść z tej ligi. Może one nie są na awans. Znaczy na 99% one nie są na awans. No może. Ale w tym sezonie? No, przypomnę wam, że trener Dudek na pierwszej konferencji mówił, że przychodzi tutaj robić awans w tym sezonie. I to powiedział sam z siebie. Nikt tego od niego nie wymagał. Więc ja myślę, że oceniajmy go też pod tym kątem. Nie pod tym, czy nas utrzyma, tylko czy zrobi awans. Powiem się, Kosa, że zgodzę się z tobą, że to nie jest drużyna, że to może nie być drużyna na spadek, nie z takimi klockami, że tak powiem, jak to uznałeś, tylko że właśnie problem raz, żeby to ktoś poukładał, a dwa, że powoli kończą się te ostatnie momenty, w których można to zrobić. Ale właśnie jeszcze dokończę jedną myśl. I boję się, że trener Dudek nie jest taką osobą, która powie dość i która będzie w stanie zmienić to na tyle, żeby to się udało. Trochę to przypomina, znaczy, nie wiem czy dobre porównanie, ale takie mam wrażenie, tak mi się nasunęło, gdy w Bayernie był problem wtedy, gdy Ancelotti odchodził. Tu połowa drużyny chciała go zwolnić, połowa chciała go zostać. I Ancelotti wtedy zaryzykował w tym meczu z PSG, że wpuścił tych,
tych zaufanych. U nas jest ten problem, że u nas na boisku grają ci niektórzy, którzy są bez formy, no bo Piesio to, co zrobił przy trzeciej bramce, no to jest dramat. No, nie powinien, ale moim zdaniem, wystąpić. Z ławki, nie? No wchodzi z ławki, no to tym bardziej, wiesz, to tym bardziej nie powinien czegoś takiego robić. I to są tacy, jest grupa zawodników, których można by było na chwilę odsunąć i zaryzykować, wpuścić, też nie wiemy, jakiej oni są w formie, ale tak jak się domagają ludzie na forum, trochę młodszych zawodników i zobaczyć, co z nimi się osiągnie. No bo stawianie cały czas na Piesia, Woźniaka, nawet tego Błonda, czy nawet Puchacza, kurczę, tak, takie nadzieje z nim wiązaliśmy, a tu się okazuje, że ten Puchacz tak zdziadział, że ja nie wiem, do czego on tam chce wracać, jak na Wałka ogarnie tego Lecha. Patrzcie, my nie mamy drużyny, bo tak naprawdę... Jaką my mamy pierwszą jedenastkę? Tak naprawdę nie do końca wiadomo, znaczy tak, dobra, Baran jest, powiedzmy, pierwszym bramkarzem. Ale nie, to jest Sacu, tak naprawdę. Tak, ale słuchaj, Koza, nie wiadomo tak naprawdę, kto jest naszym pierwszym prawym obrońcą. Nie wiadomo, kto jest naszym pierwszym lewym obrońcą. Nie wiadomo, kto jest naszym, cała trójka środkowych pomocników tak naprawdę. To w ogóle jest wymieniana środkowych pomocników. Nie wiadomo, kto mówi... Tak, masz napastnika, bramkarza, dwójkę środkowych. I powiedzmy Błonda jako jednego skrzydłowego, a na drugim też nie wiadomo. Czyli, no tak, bo Anion... No czyli tak, czyli tak. My jakbyśmy mieli wytypować żelazną jedenastkę, no to potrafimy wymienić tylko trzech. Pięciu. Bo bramkarza, dwóch środkowych obrońców. Ale bramkarz też się zmienia, no bo nie wiadomo, czemu broni Baran, a Pawełek. No też nie jest takie, wiesz, przed Wigrami to tak było 50 na 50. No to też byś nie mógł powiedzieć, że Baran jest żelazny kandydat. Nie, no ja byłem mega zaskoczony i dalej uważam, że Baran nic nie robi. Ale nawet, Kosa, tak jak mówisz, powiedzmy, że teraz ustalone jest, że środkowymi obrońcami są Dejmek i Jędrych. No to jest pięciu, nie? A cała pozostała szóstka z takim brakiem stabilizacji i pewności, kto jest pierwszym zawodnikiem, a kto nie. Ja nie mówię o jakichś rotacjach między meczami, które zawsze się zdarzają. No to my po prostu nie mamy tej drużyny. Ja nie mam zielonego pojęcia, kto wystąpi w środku pola w następnym meczu. Czy to będzie Habusta, czy Bronisławski, czy teraz znowu Anon był próbowany, czy Żońca. No może niby ten Żońca jest, a nie ma pewności, czy on zagra. Ale to ja ci więcej powiem. Nawet nie idzie za bardzo ustawić, na jakiej pozycji w GKS-ie grają. Na przykład, też. No nie idzie tylko ustalić. Nie idzie powiedzieć, dzisiaj zagrał takiego cofniętego za napastnikiem w środku, zazwyczaj grał na skrzydle, bo był wystawiany. Nie idzie powiedzieć, jaką pozycję ma w drużynie kapitan Jakub Wawrzyniak. Czy to jest jednak środkowy obrońca, czy jednak już bardziej lewy, czy w ogóle rezerwowy. No nie idzie tylko określić. Inna sprawa, że tego Aniona to nasz kolega redakcyjny Karol, to by mógł zapytać, czy on w ogóle kiedykolwiek grał na tej pozycji, której dzisiaj wystąpił, bo on w Gieksie na tej pozycji nie grał, a znając piłkarskie życie i piłkarski scouting Gieksy, to się okaże, że Anion to typowy skrzydłowy i całe życie grał na tej pozycji, a w środku to pewnie w jakichś juniorach, w jakiejś La Masii czy innej szkółce. Tak, no i kilku mamy też ananasów w drużynie, też z nowego zaciągu, jak na przykład, Bożej, co powiesz o grze Jakuba Habusty? No to samo co z Wigrami, no. Przecież ten człowiek nie, to jest jakaś kompletna pomyłka. No. A patrzę, że i to nieironicznie kibice od tego opony naprawdę go żałowali, bo uważali, że to jest jeden ale lepszy. Często się to tak zdarza. No tak, no właśnie. Lisowski to jest Sasz, klasyczny przykład. I słuchajcie, to jest właśnie pytanie, co tu się dzieje w tych Katowicach, że oni się później psują. Jeszcze kiedyś tam uważaliśmy i pewnie poniekąd była racja w tym, że na przykład Goncyrz mógł mieć zły wpływ na tą szatnię. Bo miał tutaj dużą, dużą władzę. No ale co się tam tak naprawdę takiego dzieje? Że... Znaczy też nie można skreślać jeszcze Habusty. To mimo wszystko dopiero dwa spotkania. Wiadomo, tylko problem jest, Kosa, w tym, że do nas przychodzą zawodnicy i bardzo często ich pierwsze mecze nie są takie, że oni muszą się wdrożyć w drużynę, nabrać tego katowickiego powietrza w płuca czy coś. Może tylko, smog jest za dużo. Może smog. No tylko oni po prostu często, ci nowi, grają od początku. Pierwsze mecze totalną żenadę. Totalną żenadę, no. I to się z Habustą teraz potwierdza, no. A ja jeszcze tak wracając do tych klosków, ale... to właśnie twierdzę, że tak jak my nie mamy najsłabszych, no to na przykład dużo słabsze ma jakiś Stomin, Wigry czy inne te zespoły, ale one niestety mają poskładane te klocki. I tam jeden klocek walczy za drugiego klocka. Aha. I Stomin będący w takiej sytuacji, jak jest teraz, to on może mieć, nie wiem,
klocki drewniane, a wygra z naszymi Superlego. Ale może w tym jest, wiesz, błąd, że do nas przychodzą zawodnicy, w sumie można powiedzieć w wielu przypadkach z nazwiskami, a do takiego Stomilu czy do innych drużyn teoretycznie słabszych przychodzą zawodnicy bez nazwisk. I ci z nazwiskami przekonani o swojej zajebistości i gwiazdorstwie, bo przecież ile to oni mają w meczu w Ekstraklasie. Naprawdę, trzeba było takie zestawienie zrobić wszystkich drużyn pierwszoligowych. No to na pewno to sam Wawrzyniak przebija całą ligę. Liczby, meczami reprezentacji. Tak, liczby występów, to już zupełnie. Liczby występów w Ekstraklasie. No i może to jest to, że oni nie chcą walczyć, oni nie chcą być kolektywem. No wiesz co, że nie chcą, tylko po prostu... Znowu zacytuję Jurgena Kloppa z super książki, bo Klopp też tam powtarzał, że on nie lubi pracować z zawodnikami wiekowymi czy z zawodnikami u szczytu, bo wie, że oni będą schodzić już tylko w dół, że woli budować tych młodych i z nich wykrzesać te nowe możliwości. No i coś w tym może jest, że za dużo tych zawodników, którzy są już ułożeni, czy spadali z tej ekstraklasy, czy nawet z pierwszej ligi, z tych lepszych klubów, czy byli wyróżniającymi się zawodnikami w innych klubach, przychodzili do Gieksy już powiedzmy, że jako tacy gwiazdorzy, no i żaden z nich nie poszedł do góry praktycznie. No nie jest to przypadek, że z Gieksy mało kto idzie do góry w ostatnim czasie. No. Ale to jest ta weryfikacja negatywna, o której mówiliśmy już ostatnio, że nawet okazuje się, że dla niektórych pierwsza liga za dużo, a przez być może wiele miesięcy, czy nawet parę lat, oni się jakimś cudem prześlizgiwali w innych drużynach, nawet w Ekstraklasie. Ja to w ogóle sytuacja jest teraz pod takim kątem niewesoło, że tak naprawdę nawet nie ma żadnych takich perspektyw na szybki awans w pierwszym sezonie z drugiej ligi. No bo co? No bo co robimy? Trenera nie mamy. Zawodnicy, jak dograją rundę tak, jak grają teraz, to nikt ich nie będzie chcieć widzieć. A przecież też nie jest metodą wyrzucenie znowu wszystkich i kompletowanie wszystkich, bo po pierwsze nas na to nie będzie stać. Po drugie, no nie wiem, no to jest po prostu coś takiego, że przecież to, że ci zawodnicy spadną z tej pierwszej ligi, to nie znaczy, że oni nie spadną nawet z drugiej ligi. A już tym bardziej nie znaczy, że zrobię awans do tej. No wiesz, skoro u nas się okazuje, że drużyna, która miała awansować, spadnie z hukiem z pierwszej ligi, no to faktycznie pytanie, gdzie jest granica jej możliwości. Ale mówię o granicy możliwości w dół, a nie w górę. Dokładnie. Tej granicy negatywnej, bo to wiesz, ja na przykład za trenerem Dudkiem nigdy nie byłem i zawsze to mówiłem i tak dalej, ale uważałem, że nawet średni trener, który by dostał czas, który by dostał drużynę, jest w stanie zrobić tutaj wynik. No ale niestety po pierwsze uważam, no okazało się, że Dudek nie jest nawet tym średnim trenerem, przecież porównywałem sobie te statystyki tych poprzednich trenerów. On ma mniej punktów średnio na mecz niż to miał, nie wiem, Robert, tak zwany Uszłok Moskal. Ma mniej tych punktów niż u nas miał Dariusz Fornalak. No to jest po prostu najgorszy trener w historii GKS-u Katowice w ostatnich 15 latach. Nie ma gorszego trenera. Dlatego ci mówię, że gdzieś jest ta bariera ochronna, bo gdyby to był początek sezonu, to myślę, albo że to było inne nazwisko. Była, no, może inne nazwisko, albo może inna sytuacja, że nie byłby to trzeci trener. Albo też tak można powiedzieć, że może niektórzy ludzie już to mają w dupie za przeproszeniem. Ja mówię, teraz już jest za późno. Teraz ewentualne zwolnienie trenera Dudka, to według mnie byłoby pozostawienie Dziłki, bo zatrudnianie kolejnego trenera, to żaden trener taki, który jest tu w stanie coś zrobić, nie przyjdzie w sytuacji, gdzie będziemy tracić na przykład 7 punktów do bezpiecznego miejsca. No. To przyjdzie jakiś desperat, który potrzebuje pieniędzy. No. Wiesz, tak o tej drugiej lidze wspomniałeś, że nie mamy trenera i wiadomo, nie byłoby nawet osoby pewnie teraz, która by to podjęła, ale wychodząc tak daleko w przyszłość, no to ja nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zwrócić się znowu na przykład do trenera Guraka, żeby on przyszedł i budował zespół w trzeciej lidze. Trener Gurak nie jest w ogóle właśnie, w naszym zasięgu. No właśnie, i o to chodzi, że nie jest w naszym kompetencji zasięgu. Że jedyne może, co by mogło go sprowokować do tego, że gdzieś jakaś taka sympatia do Katowic, ale to jest inna sprawa, że żeby to jeszcze była sekcja piłkarska, tak? Że no nie ma tych sukcesów, popełniono błędy, gdzieś tam się zachowało, ale ja mam wrażenie, że to się tak roznosi na cały klub i szczęściem się okazało, że ci hokeiści jednak wygrali w tym
z tą Unią. Zobaczymy, co będzie dalej. No ale to właśnie to bym tak nie rozstrzygał, bo całkiem cały czas jest realne, że zdobędziemy mistrzostwo. No tak, tylko mówię, że to się może rozejść, bo całkiem realne, że kompletnie rozpadnie się pod względem składu i personelu w sekcja siatkarska i zobaczymy, gdzie wtedy będzie wielosekcyjny GKS, więc to tak. Gdzie wtedy będą urzędnicy i gdzie będą wtedy ile będzie tych pieniędzy dokładnie, i na co będą dokładnie, te pieniądze. Więc to jest, wiesz, to co wcześniej było naszym, że tak powiem, plusem, tym wielosekcyjność, za chwilę to się może stać wielkim przekleństwem, tak szczerze powiedział. Ale ja nie wiem, czy przekleństwem, no tak. Może nie przekleństwem, ale problemem większym niż nam się wydaje. No, może tak być, no ogólnie no, sytuacja jest tak strasznie niewesoła, że ja naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, bo jeszcze abyśmy ten pierwszy mecz przegrali z Rakowem i to byłby dopiero pierwszy mecz na wiosnę, to ja bym się cały czas łudził, że przyjdzie do Gania z Wartą, z Wigrami i my zaskoczymy, ale niestety w Suwałkach pokazaliśmy, no, że nawet z tymi bezpośrednimi rywalami do walki o utrzymanie, no nie jesteśmy w stanie wygrywać, nie jesteśmy w stanie punktować, nie jesteśmy w stanie bramek strzelać, stwarzać sobie sytuację. A niestety moim zdaniem najgorsze jest to, że gdybyśmy wygrali w tym Jastrzębiu, załóżmy, że wygrywamy tam, no nie wiem, jakiś 1-0 po golu Mikulenasa, chciałem powiedzieć, ale no załóżmy, że wygramy w tym Jastrzębiu. To Petraska, tak. Chabusty, bo blisko domu to pewnie rodzina przyjedzie. To ja dalej nie mam przekonania, że to zaskoczy i to ktoś pociągnie. Tym bardziej, że. Uważaj, nam by trzeba było wygrać z Jastrzębiem, później następny mecz z Chojnicami jest przełożony, wygrać w Opolu, no tak, wygrać z zaległym mecz z Chojnicami i wygrać kolejny z Chobrym. Gdzie? I wtedy można powiedzieć, wtedy trochę przyciszymy tą syrenę. Ale to są takie warunki, powiedzmy, że 4 zwycięstwa, no to dajmy na to, że 3 zwycięstwa i remis, no niech już będzie, że nie muszą być 4 zwycięstwa. No to znowu przypomnijmy, kiedy myśmy wygrywali te mecze z rzędu. No udało się za Poszylowicza wykręcić taką serię, że to długo jej nie osiągniemy. No wcześniej, wcześniej to się udało za Brzęczka, wcześniej jeszcze za Moskala. No to naprawdę mocno wątpliwe, żeby się to udało za Dudkę. No to za Moskala to mieliśmy maksymalnie 4 mecze. No 3 wygrane. 3 wygrane, nie? Tak, 9 meczów bez porażki, no, Brzęczek też zrobił 9 meczów bez porażki. Tak, no to były mecze bez porażki, no ale to już nawet nie mówię o tym. A to jest jeszcze to, co cały czas mówimy, jak będzie szansa, żeby GKS Katowice spadł z pierwszej ligi, a jest ogromna szansa, to, no to nikt nam nie będzie pomagać. Tak. I to takie Jastrzębie może przegrać jakiś mecz z Garbagnią, ale no nie będzie chciało go przegrać. Tychy przegrają z Wigrami, Tychy przegrają z Wartą. Wszystkie te mecze takie to będą. A jeszcze po tych ostatnich właśnie dzisiejszych wygranych Tychów, Wygany, Odro, Pole, Wczoraj. No i to się już powoduje, że to już nie są nasze rejony. Słuchajcie, no to właśnie to, co mówiłem w poprzednim podcaście a propos Wigier, nie? Że zwycięstwo Wigier dało im 7 punktów przewagi, która jest dla nas na ten moment nie do odrobienia. No to dzisiejsze zwycięstwo Chrobrego dało przewagę im 8 punktów nad nami, gdzie jakby było 5 punktów, to jeszcze moglibyśmy myśleć, że no jest szansa, to te 8 punktów to wydaje się abstrakcją. Czyli w pewnym sensie odpadł nam kolejny rywal do gonienia. No moim zdaniem to się liczą w tej walce o spadek, jak to Smuda mówił. No GKS z Tomili Warta tak naprawdę. No. Znaczy, wiesz, nie, bo jeszcze Chrobry Warta może być zamieszany. No, bo, ale nie w takim sensie, że my go wyprzedzimy, że on spadnie na trzecie miejsce. A ja wam jeszcze... Stomil może go. A ja jeszcze właśnie chcę powiedzieć, że przecież ten Stomil, pamiętajmy, że Stomil, gdyby nie zawirowania finansowe, miałby 3 punkty więcej. Oni na boisku są nie o 5 punktów lepsi od nas, oni na boisku są o tych 8 punktów lepsi od nas. Drużyna, która jest nie wiadomo jak poskładana, nie wiem czy tam ktokolwiek zarabia 8 tysięcy złotych, pewnie nie. No ale zdobyli 4 punkty. No, tak. 4 punkty, a Dudek w całej swojej historii teraz w GKS 6. Tak. I to drużyna sklecona na prawicę z iluś tam, z gości z Uzbekistanu i tak nie dalej. No może nie z gości, z braci Gancarczyków by mogło wystąpić ich 5 i by był. No, także kurczę, tu nie ma żadnych jakby powodów do optymizmu. No bo to nawet jeszcze czasem mówi, że to już nie ma co kupić, tylko trzeba dzwonić i kupować te mecze, to się wydaje, że nawet się kupić tego nie da. Bo my mówisz bardziej właśnie, że o tym meczu w Jastrzębiu, czy mógłby dać kopa, nie? Ale to patrząc na historię GKS-u nawet z ostatnich wielu lat,
to nie było takich sytuacji, żeby taki jakiś mecz spektakularnie wygrany dał efekt w następnych postaci. Tak, kopana. No dlatego mówię, wystarczy że przypomnieć pierwszą kolejkę z Widzewem, jak wygraliśmy po rzucie karnym Gonczarza w ostatniej minucie, to już się tak wydawało, że kurczę, no pierwsza kolejka, tak spektakularne zwycięstwo i tak dalej, no to później za 3 mecze mieliśmy już wizytę po czasie. A to ja bym wskazał inny mecz, spektakularne zwycięstwo 4-0 w Rybniku za trenera Moskala, gdy piłkarze odtańczyli taniec zwycięstwa i wydawało się, że rodzi się drużyna, która w ostatnich kolejkach nawiąże walkę o awans, bo ta szansa była i nagle wszystko się rozwaliło nieoczekiwanie. Wróbel, Fonfara, Pitry, Gonczarz, Kamiński nie byli w stanie wywalczyć tego awansu. No a tutaj to nie wiem, to już jest takie... Nie, może gdyby nie ten mecz w Suwałkach, to jakoś byśmy inaczej... Na pewno byśmy na to inaczej patrzyli. Ale wystarczy spojrzeć nawet na mecz z Jesieni spod Beskidzie. Też się wydawało przecież atmosfera w Bielsku, na trybunach, podziękowania. No ale ja wtedy nawet chyba mówiłem, że według mnie to tam było więcej szczęścia niż... Bo było, nie? Ale mówię, wiesz... A później już Tychy przyszły. Zwycięstwo spektakularne i Kuby u zimnej głowy. I Tychy przyszły weryfikacje. Tak. Także, kurczę, tu nie ma co mówić. No, ja osobiście uważam, że nawet jak wygramy w Jastrzębiu, a uważam, że nie wygramy, tylko raczej przegramy. Albo jakiś remis 0-0. No ale to nawet ja nie widzę jakby podstawy, żeby teraz myśleć o remisie. Ja nie mogę sobie wyobrazić akcji bramkowej GKS-u Katowice. No dlatego kto mówię, 0-0. Proszę? No dlatego mówię, 0-0 remis. No. Jedyną szansą by było, jakby w Jastrzębiu grał Petraszczyk. Jak mówisz 0-0, to ja sobie nie mogę wyobrazić, że GKS Katowice nie traci bramki, skoro straciliśmy tych bramek już 33. W ogóle strzeliliśmy na niej w całej lidze. 16 bramek w 23 spotkaniach. Więcej ma Garbarnia o jedno. No ale wiesz, no ważne, że drużyna mentalnie urosła i już jest zupełnie. Słuchajcie, no bo tak, w 3 ostatnich meczach nie strzeliliśmy bramki, tak. Ale w 5 ostatnich tylko jedno. No tak. No to jest już zupełnie. To strzelił? No z UKS-em to, co wygraliśmy. Aha, jeden, czyli samobój. Samobój to był? No tak, samobój. A no tak, rozmus. No dobra, to kiedy ostatnio? No to kiedy? No to pod Beskidziu, tak? Bo z Tychami jest 0-0. Pod Beskidziu, no tak. No to kiedy? 6 meczów temu. A nie, no więcej chyba, tak? No, 11 listopada. 10 listopada. 10 listopada GKS Katowice. Piłkarz GKS-u Katowice strzelił bramkę. No. A mamy marzec. Tak. No wiadomo, że nie ma co patrzeć ten, ale chodzi o sam ilość meczów, w sensie, nie? No tak, tak. O czymś mówi, nie? Miesiącami to nie ma co patrzeć, ale ilość meczów jak najbardziej. No to jeszcze można powiedzieć na przykład, w ilu meczach Dudka Gieksa strzelała bramki? No to tylko z UKS-em, z Podbeskidziem, z Bytowią i z Garbarnią. W 4 meczach, a rozegrał 10. Więc 6 meczów mamy na 0 z przodu. I jeszcze jak? Z Garbarnią. Z Garbarnią, 1-2. Pamiętam, że tam bramkę strzeliliśmy. Adi też ostatnio nie pamiętał. Pozdrawiam. No bo ten mecz był tak żenujący, że to jest aż niemożliwe. No, czyli Dudek 10 meczów i taki bilans ligowy, bo jeszcze pucharowy Jagiellonia, no to 7. Słuchajcie, to też nie ma co za bardzo rozmawiać o tym meczu z Jastrzębiu, no bo co, o czym będziemy gadać? O składzie, jak to wydaje się, tak jak się śmialiśmy. Ale patrzcie, nawet jak się tak śmiało z tego Paszulewicza, że on trochę ten skład losuje, albo że patrzy na te tabelki, to i tak mniej więcej szło przewidzieć, kto zagra, albo kto będzie zmęczony, bo to było widać. Ale w wystawianiu składu na te 2 pierwsze mecze ligowe nie ma żadnej logiki, bo to, że sobie niektórzy odpoczęli, było logiczne, ale czemu sobie na przykład Chabusta nie odpoczął po meczu w Suwałkach? Przecież to było nielogiczne. A bo trener Dudek... A bo czemu w końcu Baran... Trener Dudek z tego, co tam słuchy jakieś chodzą, to ma jakieś ale do Poczobuta i chyba go nie chce wystawiać, więc... No może, no ale nie wiem, no bardzo, 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 bardzo źle to wygląda i... Patrzę, szukam jakiejś nadziei dla nas, czy ktoś będzie pauzował na przykład z Jastrzębia, tak? Z Jastrzębia, ale nie widzę. Ale to tam nadzieja jest taka, że tam nasz były trener jest, to może nie będzie chciał wygrać z Kiks. Jarosław Skrubacz, tak jak Cygan, chciał nam podarować 3 punkty, ale... No i może on mówił tym zawodnikom Rakowa, że mają strzelać na własną bramkę, tylko... Właśnie, nie dosłyszałem, co tam mówili dziennikarze z Rakowa i nie chciałbym tutaj wprowadzać błąd, ale było coś, co będzie, co bardziej przybliży do zwycięstwa, czy premia od Cygana, czy coś tam z Gieksy, ale nie jestem pewien, czy to mówili tak dla... Wpierdol z Gieksy, kibiców. Czy tak mówili na poważnie, czy tak po prostu ironicznie, jak to nam się czasami zdarza w tej premii. Ale mówili premia od Cygana, bo ja to usłyszałem, że co bardziej zmotywuje piłkarzy Gieksy, czy premia jakaś tam,
W ogóle? W kontekście Rakowa, że premia od Cygana, czy ten? To ja to zrozumiałem, że bardziej zmotywuje ich premia w ogóle finansowa, czy wpierdol od własnych kibiców. Tak mówili. No inna sprawa, że ci goście z Rakowa to po prostu, wiesz, szkoda gadać. No. Chociaż później jakoś się chyba uspokoili niż na początku. No bo już mi się tematy wyczerpały. Dobra, panowie, nam też się powoli tematy wyczerpują. 45 minuta dobiega końca. Jeszcze konkurs rozstrzygnięty. Najbliżej był Jarek, tak więc zgłoś się Jarek na maila do nas gieksa.info@gmail.com. To będą, no właśnie, bilety nie wiadomo na jaki mecz, bo Chojnice chyba będą przełożone. Tak, na pewno będą przełożone, będą 3 kwietnia, więc to będzie na mecz z Chorobrem? Nie, no z Chojnicami. To też będzie z Chojniczaką, tylko no, tylko w innym terminie. No, więc a później zaraz będzie Chorobry. Tak, 2 osoby z kartą kibica podeślij dane tych 2 osób, no masz trochę czasu, jeżeli mecz będzie przełożony, ale... Zrobimy jakieś konkursy, na przykład wytypuj wynik meczu w Jastrzębiu? Możemy. No, to... I strzelca pierwszej bramki dla Gieksy. I może to możecie podawać zawodnika z Jastrzębia, bo to samobuje nas szukają. Albo nie, albo ustalmy tak, podaj wynik meczu i wynik do przerwy. I jeśli wynik do meczu będzie kilka osób miało tyle samo, wtedy sprawdzimy wynik do przerwy. A jak tyle samo, to ten kto pierwszy, bo strzelców nie ma co jest, jeśli tak każdy z was będzie podawać przy Gieksie 0. Zakręciłeś to trochę kosztem. Ale dobra, nie, no to ustalmy, że ten wynik do przerwy, tak jak się podaje dokładnie. W jakichś serwisach te wyniki, więc taki będzie konkurs. No co, myślę, że nie ma za bardzo co przedłużać, chyba że macie jakieś anegdotki ciekawe. Nie, wiesz, jeszcze na terminarz patrzę, no to w takim razie czekają nas 2 wyjazdy ciężkie do Jastrzębia i do Opola teraz. Super ważne, a później super ciągu 3 dni, 2 mecze u siebie, które tak naprawdę mogą ten spadek przyklepać, jeżeli będziemy dalej tak grać. Znaczy może się na przykład zrobić, nie wiem, 10 punktów straty. Czysto teoretycznie miejmy nadzieję, no może się okazać, że po tym meczu z Chorobrem znowu wrócimy do gry. No to jakbyśmy te 4 mecze wygrali, to może. No albo tak jak uważaj, kurczę, tak naprawdę szali, abyśmy wygrali 3 te mecze, to byśmy i tak już wrócili do gry, bo na pewno by się trochę ten dystans zmniejszył. No ale panowie, o czym my tu mówimy? O 3 meczach wygranych po 2 tak fatalnych porażkach. Poczekajmy, co będzie w tym Jastrzębiu. Jeszcze po polu, które wszystko wygrywał u siebie faktycznie. Jeżeli byśmy osiągnęli takiego maksa 3 wygrane i 1 porażka na przykład, albo 1 remis, to ja myślę, że ta strata się zmniejszy z 6 na przykład do maks 3 punktów. No ale to już będzie na jakimś styku. Ja już bym powiedział, że nawet że już dogonimy innych. Byłaby taka szansa. Nie, to nie będzie szansa. No ale dobra, nie mówmy o jakiejś totalnej abstrakcji, bo to najpierw trzeba kurczę 1 bramkę strzelić, żeby... Najpierw przede wszystkim trzeba dojechać na ten mecz w Jastrzębiu. Też ciekawy jestem, czy pojedziemy, nie dzień wcześniej. Jak zespół jechał do Suwałk. Jest zgrupowanie w kamieniu. Nie no, do Suwałk zespół jechał 2 dni wcześniej przygotować się. Więc całkiem możliwe, że do Jastrzębia na przykład pojedzie 5 dni wcześniej. Bo na przykład tutaj trener Dudek będzie uważać, że nie wiem, że jest zagrożone jest ich życie. Mini zgrupowanie zrobi i pojadą po prostu z niego. O, i odbudują mental. To jest świetny pomysł, Błażej. W rytmiku kamieniu myślę, że dobrze jest pracować nad mentalem i skutecznością. Dobra panowie, bo to już tak zmęcimy, a nam dajcie znać, co ogólnie o tej sytuacji sądzicie. Prosimy nie przeklinać. Za dziś dziękuję. Szeluch. Kosa. I Błażej.